Dzień dobry Państwu, Kamil Jeziorek, firma Syngenta. Jest początek października, więc czas wytężonych prac związanych ze zbiorem jabłek w sadach. Jesteśmy w sadzie, który jest chroniony według zasad fructuality contract, czyli ograniczanie pozostałości po środkach ochrony roślin. No, co jest ważne ze względu na to, że chcemy te jabłka sprzedawać na inne rynki niż polski, chociaż w Polsce też coraz więcej sieci wymaga, aby jabłka miały niewielką ilość substancji aktywnych, niskie MRL-e. Także nie tylko zachodnie markety, gdzie jest to standardem. No, w tych jabłkach jest, po badaniach wiemy, że jest tylko kaftan i fludioksonil po geoksie, ale ogólnie w Polsce w różnych odmianach i w różnych częściach kraju najczęściej w jabłkach wykrywamy kaftan. Bardzo często fosforyny, jakiś aficyt, więc zostaje naprawdę mały margines na błąd. I szczególnie ze względu na to, że taką wysoką produkcję mamy w tym sezonie, trudno przewidzieć, kiedy nastąpi sprzedaż jabłek. Może się zdarzyć, że owoce będziemy musieli przechowywać dłużej niż zakładamy. No i aby ograniczyć straty związane z chorobami fizjologicznymi, tutaj na pewno dokarmianie wapniem pomaga, ale przeciwko chorobom grzybowym, takim jak parp przechowalniczy, szara pleś czy gorzka zgnilizna, mokra zgnilizna i z uwagą oczywiście na niskie pozostałości. Dobrym rozwiązaniem jest wykorzystać na ostatnie zabiegi kaftan, tutaj uwaga na karencję, oraz geoksę, który ma tylko jedną substancję aktywną i tylko 3 dni karencji. Tutaj nierzadki widok złamany wierzchołek z powodu dużego plonu, ale życzę Państwu wszystkiego najlepszego. No, wysokich jakkolwiek plonów i jak najwyższych cen za owoce. Dziękuję Państwu.